Ufam, że Duch Święty będzie przemawiał. Kiedyś mi taka myśl przyszła, że jeżeli potrafił przemówić przez oślicę, to przez woźnicę też potrafi. Tak. Jesteśmy tylko ludźmi. Ale możemy być aż narzędziami w rękach Wszechmogącego Boga. I tak jak w przypadku Dawida, który był na pastwiskach, był pasterzem, był tym najmniejszym, Bóg go zabrał z tych pastwisk, zrobił go wspaniałym królem. I ta gwiazda Dawida towarzyszy Izraelowi po dzień dzisiejszy, jest takim symbolem mocy tego, co Bóg potrafi dokonać w życiu człowieka i przez człowieka, jeśli ten człowiek mu zaufa. Cieszę się, żeście się roześmiali. Endorfiny nigdy nie za dużo. Dobrze jest mieć takie właściwe spojrzenie na siebie, na swoje możliwości i na to, że Bóg jest nam naprawdę bardzo potrzebny w naszym, że Bóg jest nam bardzo potrzebny w naszym życiu każdego dnia. Myślę, że wszyscy znamy na pamięć Psalm 23 właśnie tego króla Dawida. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Myślę, że zdarzyło nam się w naszym życiu, w jakichś trudnych chwilach, że przypominaliśmy sobie, a może i naszemu Bogu, obietnice zawarte w tym psalmie. Ile razy z łaski Bożej te i inne obietnice Jego ochrony i pomocy spełniły się w naszym życiu? Czy my to dostrzegamy, to działanie, i czy jesteśmy wdzięczni za to, że Bóg jest obecny w naszym życiu? Przeczytajmy jeszcze raz ten tekst z Ewangelii Jana z 10 rozdziału, wiersz 14, ten, który nam siostra czytała. Ewangelia Jana. Myślę, że przyszliśmy tu między innymi po to, żeby Słowo Boże wspólnie studiować, czytać, mówić o nim. Ewangelia Jana 10:14. I tam jest takie krótkie stwierdzenie Pana Jezusa. Pan Jezus Chrystus powiedział o sobie: ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, a one mnie znają. Niedawno wróciłem do nagrań z kampu, bodajże gdzieś 20 lat temu, pastora Lee Vendena. No nie, 2016. W każdym razie już kilka ładnych lat temu. I tak mnie Duch Święty pokierował, żeby sięgnąć do tych nagrań. Zacząłem sobie to słuchać na nowo. I jak sobie tak zderzam te różne informacje, które przychodzą z różnych stron, to już tak mniej więcej wiem po co. Tu głównym przesłaniem w jego wykładach brata Lee Vendena jest pogłębienie relacji osobistej z Panem Bogiem. Jak brat Lee mówi, Jezus wróci po swoich przyjaciół. I jeżeli nie nawiązaliśmy, nie nawiążemy relacji, osobistych relacji z Panem Jezusem, jako naszym przyjacielem, możemy być w tym Kościele, możemy znać prawdę Słowa Bożego, możemy wiele rzeczy robić, ale możemy nie mieć osobistej relacji z Panem Jezusem. To jest takie wyzwanie dla każdego z nas, taka refleksja dla każdego z nas. Jak wyglądają moje relacje z Panem Jezusem? I tak jak stwierdził też, że jak czasami zadawał pytanie, ile czasu poświęcamy na tą relację z tym przyjacielem, to bardzo różnie to wychodzi.
a trudno jest być czyimś przyjacielem, jeśli się dla niego nie ma czasu. Ja to powtarzam aż do znudzenia, niektórzy już mają tego serdecznie dość, ale powtórzę to po raz kolejny. Jeżeli nie mamy czasu na chleb życia, Słowo Boże, jeżeli nie mamy czasu na modlitwę, na ten oddech duszy naszej, jeżeli nie mamy chęci na społeczność z Duchem Świętym, który jest tym źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu, to jak się nie je, nie pije i nie oddycha, to co się z człowiekiem dzieje? No, na ojomie duchowym jest, przynajmniej przez jakiś czas. Zanim już w ogóle ostatecznie. To jest, że się tak wyrażę, gra o wszystko. To jest system 0-1. Albo będziemy zbawieni my, nasze rodziny, nasi bliscy, przyjaciele, sąsiedzi, albo my w to wierzymy, że to jest gra o wszystko, albo będziemy zbawieni, albo nie. Nie ma rozwiązań pośrednich. A jeżeli w to wierzymy, to jak jest napisane, nie pozostawi nas Duch Święty w bezczynności, bo takiej możliwości po prostu nie ma. Jeżeli mamy społeczność z Panem Jezusem, to On nas będzie według darów, talentów, które nam dał, czy które nam da, będzie nas używał. Ewangelia Jana, 15 rozdział, latorośle, które przynoszą owoce, są oczyszczane, żeby jeszcze więcej owoców przynosiły. Ci, którzy mieli po kilka talentów, to dostali jeszcze więcej, tak? A ten, kto zakopał swój jeden talent, a dlaczego zakopał? Bo jego poznanie swojego Pana było zerowe. On go znał z tej strony, że jesteś tam okrutny, taki i taki i taki. Gdyby go poznał takim, jaki jest, to by ten talent pomnożył. Ale że go nie znał, to go zakopał. I zastanówmy się każdy nad naszym, każdy osobiście nad naszym życiem, może słuchając na przykład wykładów brata Lee Vendena, czy my czasami nie zakopaliśmy tego talentu i nie trwamy po prostu biernie w tym kościele, który się pięknie nazywa ludzi oczekujących na powrót Jezusa Chrystusa, święcących dzień sobotni. I tyle. Po co Bóg nas w tym świecie odnalazł? Po co nas przyprowadził do swojego społeczności, swojego ludu? Czy my jesteśmy jeszcze częścią tego ruchu misyjnego, czy już jesteśmy częścią jednego z wielu kościołów? Jak to dzisiaj razem z bratem Piotrem tu jechaliśmy, stwierdziliśmy, że my już w jednym z wielu kościołów byliśmy. My już nie chcemy być w jednym z wielu kościołów. Nadchodzi ten czas, kiedy się będzie już trzeba zdecydowanie ostatecznie opowiedzieć po prostu, po której stronie stoimy. Dzisiaj jeszcze mamy taki spokojny czas. Śmiertelnie niebezpieczny czas. Taki laodycejskiego snu czas. Kiedy jest nam po prostu dobrze. Może gdybyśmy byli na Ukrainie, jakby nam rakiety nad głowami latały, to by nam się perspektywa zmieniła. A że nam jest dobrze, to może niekoniecznie chcemy podejmować jakieś kolejne wyzwania, pogłębiać swoje relacje, bo po co, skoro jest dobrze? Ale dlaczego Dawid pisał takie psalmy? Dlaczego Dawid pisał takie słowa? Psalm 5, wiersz 9. O Jahwe, prowadź mnie w swojej sprawiedliwości na przekór moim wrogom. Wyrównaj przede mną drogę Twoją. Dlaczego Dawid tak cenił sobie Boże prowadzenie? Dlaczego cenił sobie obietnicę? Dlaczego napisał w psalmie 16, wiersz 8? Przeczytajmy, co Dawid napisał w psalmie 16, wiersz 8. Warto czytać Słowo Boże, warto je sobie zapisywać, zapamiętywać i powoływać się na to obietnice, żyć nimi po prostu. Najzwyczajniej żyć obietnicami Słowa Bożego, bo one są żywe i to działa. Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Mam zawsze Pana przed oczyma, jeżeli mam czas
na Słowo Boże czytane, słuchane. Jeżeli mam czas na osobistą rozmowę z tym Bogiem, który mnie przygarnął. Jeżeli mam chęć do współpracy z tym Bogiem, który mnie do siebie przygarnął. Dlaczego Dawid tak myślał i tak postępował i tak pisał i tak mówił? Dlatego, bo jego relacja z tym Bogiem, którego znał, była żywa. Była oparta na wielu doświadczeniach Bożego działania i opieki, gdy był tam na tych pastwiskach. I o tym czytamy między innymi, to jest jeden może z takich głównych fragmentów, w pierwszej księdze Samuelowej w 17 rozdziale i wiersze 37 i 46. Zobaczmy, co Dawid tam powiedział. Pierwsza Samuelowa, 17 rozdział, wiersze 37 i 46, jak rozmawiał z Saulem, z królem Saulem. I rzekł jeszcze Dawid, to było przed walką z Goliatem, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida, idź, a Pan będzie z tobą. I 46. Dawid powiedział takie słowa, dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię i odetnę ci głowę i dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Czy my wiemy, że mamy Boga? Czy my tego Boga żywego doświadczamy w naszym życiu? Czy my tylko jesteśmy po prostu zwyczajnie adwentystami dnia siódmego i tyle? Ja nie mówię, że to jest zła rzecz, żeby być adwentystą dnia siódmego. Tylko jest pytanie, co z tego wynika? Sama nazwa? Myśmy, wielu z nas już było w jednym z wielu kościołów. My nie chcemy być już w jednym z wielu kościołów. Nie chcemy być tylko adwentystami z nazwy. Warto sobie przypominać, na kim jest zbudowany dom naszej wiary. Ellen White coś takiego napisała w trzecim tomie świadectw, że dopóki pamiętamy, jak Bóg prowadził nas w przeszłości, to jesteśmy bezpieczni, czy będziemy bezpieczni w przyszłości. Ale jak zapomnimy o tym, co Bóg zrobił w naszym życiu dotychczas, jak był z nami w różnych doświadczeniach, to może być źle. Wiemy, że jest napisane, że szatan chodzi jak lew ryczący. Że, czy w tym porównaniu o tym nasieniu, że czeka, żeby porwać te nasienia zasiane, tej Ewangelii, tej wiary, tak? Czeka, żeby nam to wyrwać, zabrać. Ten wielki bój jest bardzo realny i cały czas trwa. Pamiętam, jak mieliśmy kiedyś spotkania dla młodych małżeństw, ja to przytaczam jako jeden z przykładów takiego wielkiego boju. I wielu z tych małżeństw, które przychodziły na te spotkanie, już dzisiaj nie ma. Wojna trwa. My często widzimy to tylko po skutkach, tą wojnę między dobrem i złem. Czy budujemy dom naszej wiary na tej duchowej skale, którą jest Pan Jezus? Czy ona nam towarzyszy tak jak Izraelowi na pustyni każdego dnia w naszym życiu? Czy Jego Słowo i obietnice zawarte w tym Słowie są żywe w naszym życiu? Czy może my budujemy tylko na sobie, na swoich możliwościach, na swoich umiejętnościach, a dom naszej wiary leży w ruinie po prostu? Bo nie mamy doświadczeń z żywym Bogiem. Jak czytamy w naszych lekcjach biblijnych, tych obecnie studiowanych, także wkrótce przyjdzie taki dzień, gdy każdy człowiek na ziemi podejmie ostateczną i nieodwołalną decyzję albo za Jezusem, albo przeciwko Niemu. Dzisiaj jeszcze mamy spokój. Dzisiaj jest nam jeszcze dobrze. Dzisiaj jeszcze nie musimy
nie ma ciśnienia takiego, nie ma takiego naporu, takiej presji, że musimy wybrać, musimy zdecydować. Ale dobrze jest to wybrać dzisiaj i być gotowym, kiedy przyjdzie to, co ma przyjść. Wiemy, że wielu będzie zwodzicieli podających się za Pana Jezusa, Ewangelia Mateusza 24:24, że sam szatan upozoruje przyjście Pana Jezusa, żeby zwieść, jeśli możliwe, i wybranych. I dlatego warto pogłębiać swoje relacje, swoją osobistą relację z Panem Jezusem, że nawet jak czasami coś źle wybierzemy, coś źle zrobimy, to On nam to wyprostuje. Bo my będziemy mieli z Nim więź. A jak nie będziemy mieli tej więzi, to kto nam to życie poukłada? Kto nam to wyprostuje? Jezus powiedział w Ewangelii Jana 13:13, że wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo Nim jestem. Jeden jest Pan i nauczyciel. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. I tak jak rozmawialiśmy, ale jaka wiara i jaki chrzest? I jaki Pan? Czy my wiemy, komu my zaufaliśmy? Czy my wiemy, w co my wierzymy? Czy my wiemy jeszcze, czego my się trzymamy? I czy to jest pewne? Czy my mamy doświadczenia z tym, który jest gwarancją tego, że kiedy nawet nie dożyjemy żywo, nie doczekamy żywo przyjścia Pana Jezusa, to On nas z tych cząstek pozbiera. Nie wiemy, jak to będzie, ale nie musimy wiedzieć. Wiemy, że On ma moc nad śmiercią i może nas z martwych wzbudzić. I teraz bym poprosił o wyświetlenie tego zdjęcia z tekstem biblijnym. Zaraz będziemy mieli zdjęcie. Niedawno nasza siostra Joanna, tak w ogóle to polecam komunikację przez te różne komunikatory z naszymi braćmi, siostrami, a szczególnie komunikację na poziomie właśnie różnych takich spraw duchowych, kiedy możemy się wzajemnie wzmacniać. I siostra Joanna, która mieszka w Kołobrzegu, przysłała mi nie tak dawno właśnie to zdjęcie WhatsAppem. I jest tam tekst biblijny z 5 Księgi Mojżeszowej, 33 rozdział, wiersz 27, który mówi, że schronem pewnym jest Bóg wiekuisty. I do tego zdjęcia przysłała taki komentarz z książki Ellen White, Fundamenty chrześcijańskiego wychowania. I tam czytamy takie słowa. Ellen White, Fundamenty chrześcijańskiego wychowania. Aby iść do przodu bez potykania się, musimy mieć pewność, że trzymamy się ręki Wszechmocnego, co gwarantuje, że nieskończona życzliwość będzie skierowana na nas, gdy trafimy na przeszkody. Jedynie Bóg może usłyszeć wołanie o pomoc w każdych okolicznościach. I tu by można było przytoczyć taki fragment ze Słowa Bożego, plastycznie opisany w książce Życie Jezusa, którą zawsze prawie reklamuję, zachęcam, jak ktoś nie czytał Życia Jezusa, czy nie słuchał, to gorąco polecam. Książka Życie Jezusa, do słuchania, do czytania. Dla mnie osobiście po Słowie Bożym to jest taka druga kopalnia skarbów duchowych. I w tej książce opisała tak plastycznie właśnie to doświadczenie, kiedy Jezus spotkał się z człowiekiem opętanym przez demony i go z tego opętania uwolnił. I siostra Ellen opisała to w ten sposób, że Bóg usłyszał wołanie z głębi serca tego człowieka. Ten człowiek nie był w stanie wyartykułować słów, bo był opętany, kontrolowany przez demony. Ale Bóg czyta w sercach ludzi, czyta w umysłach ludzi i wie, kto go szuka, kto go pragnie. Myślę, że każdy z nas, którzy tu siedzimy, może potwierdzić, że wołał do Boga i Bóg go znalazł. Myśmy się nie zapisali do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, tylko Duch Święty nas tu przeprowadził. I Jezus go uwolnił. Bóg czyta w sercach ludzi. Bóg stawia tych ludzi na naszej drodze. Bóg chce, żebyśmy mieli udział w ratowaniu ludzi do wieczności. Żeby Bóg miał z nich wieczną radość, a oni z Niego, a my z nich. Jedną z największych radości, być może za łaską Bożą będzie i daj Panie Boże moim udziałem, będzie to, że ktoś, kto otrzymał na przykład taką zakładkę i przeczytał taki tekst. Świętuj z Panem Jezusem pamiątkę stworzenia świata, sobotę, 7 dzień tygodnia.
prosty przekaz. I może wszedł na stronę, się zainteresował i zaczął święcić sobotę. I może nawet nie będzie w naszym kościele, ale za łaską Bożą będzie zbawiony, bo przylgnął do Pana. I być może... Kiedyś usłyszę takie słowa, daj Panie Boże, dostałem kiedyś od Ciebie taką zakładkę. Przeczytałem ten tekst, zacząłem szukać w Słowie Bożym. Przyjąłem to, poszedłem za tym i dzisiaj jestem tutaj. My czasami może byśmy chcieli jechać na koniec świata i ratować ludzi, którzy są tam nieznający Ewangelii i to też jest dobre. Ale jak to siostra pisała, my tych ludzi mamy dookoła siebie. Jeżeli tylko poprosimy Ducha Świętego, żeby nam tych ludzi pokazał, postawił na drodze, to pokaże i postawi. Dzisiaj rano rozmawiałem z jedną panią właśnie tutaj, siadając na parkingu, akurat mnie mijała i zaproponowałem książkę Nadzieja na trudne czasy. Zacząłem je reklamować. Ona mówi, że trochę problemy ma z czytaniem. Ostatecznie w sumie tej książki nie przyjęła, ale jest moją sąsiadką. Wierzę, że to nie koniec kontaktów. Pan Bóg znajdzie rozwiązanie. Proponowała mi też płytkę, na razie nie chciała. Jeżeli mamy się wzmacniać duchowo, a może inaczej, jeżeli chcemy, żeby Bóg nas kształtował i wzmacniał duchowo, to musimy z Bogiem współpracować, pozwolić się użyć. Ewangelia Jana, 15 rozdział, krzew winny. Innym fragmentem, który Asia przysłała, ten fragment nam mówi tak. Mamy tu żyć dniem dzisiejszym, a jeśli poznamy Boga, On da nam siłę na to, co ma przyjść na nas jutro. Łaskę wystarczającą na każdy dzień. Każdy dzień będzie miał swoje zwycięstwa, będzie też miał swoje próby. Jest z nami ten sam Bóg, który działał przez wieki na rzecz swojego ludu. Jezus stoi przy nas. Czy mamy się zatem wahać? Nie. Gdy nadejdą próby, wraz z nimi przyjdzie do nas Boża moc. Na dzisiaj mamy jeszcze, jak już mówiłem kilka razy, spokojny, dobry czas. Ale to się wszystko skończy. Być może nie będziemy mieli wojny, tak jak w tej chwili na Ukrainie, ale wiemy, że nadchodzi czas próby, czas decyzji. Kiedy to, co dzisiaj jest jeszcze tolerowane, traktowane z przymrużeniem oka, z wyrozumiałością, przestanie być tolerowane, zaczną się dziać różne rzeczy, zostaną wydane pewne prawa i ta akceptacja, ta tolerancja po prostu zniknie. Kto się nie dostosuje, będzie musiał ponieść tego konsekwencje. Dlatego warto pogłębiać swoje relacje z tym, który jest naszym jedynym oparciem dzisiaj. Dlatego warto otaczać się tym Słowem Bożym na wszelkie możliwe sposoby, uczyć się Go na pamięć, słuchać w samochodzie, dzielić się tym przez SMS-y, przez różne komunikatory. Bo jest takie polskie powiedzenie, z kim przestajesz, takim się stajesz. Jak będziemy obcować z żywym Słowem Bożym, to Słowo nas będzie zmieniać i nawet nie będziemy wiedzieli kiedy. W liście do Rzymian 8 rozdziale 28 wierszu czytamy takie słowo. Otwórzmy nasze Biblię na liście do Rzymian 8 rozdział 28 wiersz. To jest taki tekst, który może nam się, jeden z tekstów, który nam się może przydać w różnych okolicznościach. Kiedy nam już te przysłowiowe na przykład skrzydła duchowe opadają, już mamy serdecznie wszystkiego dość, to wierzę, że Duch Święty przypomni nam taki tekst, który mówi, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Jeżeli oddaliśmy nasze życie w ręce Boga, zaufaliśmy Go i odnawiamy tą więź z Nim każdego dnia, chcemy, żeby Bóg był w naszym życiu obecnym, to On w naszym życiu będzie obecnym i będzie działał. Ale jak czytamy w Księdze Objawienia, 3 rozdziale, wiersz 20, 3 rozdział Księgi Objawienia, wiersz 20, to tam są takie ważne słowa.
Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. To są takie słowa, które mówią nam, że Bóg jest dżentelmenem i do niczyjego życia na siłę nie wchodzi. Tylko stoi i puka. Jak go wpuścisz, to wejdzie i będzie z tobą przebywał. Jak go nie wpuścisz, to nie wejdzie. I będziesz sam. Albo ktoś inny tam wejdzie. Kto nie jest dżentelmenem i wchodzi na siłę. Naprawdę każdego dnia potrzebna nam jest Boża ochrona, Boża opieka. Ostatnio jak czytałem, kiedyś już chyba to pokazywałem, taką zakładkę z psalmem 24, który brat Marcin nam wydrukował. I takie skojarzenie mi przyszło, gdy ten treść tego psalmu, tak sobie staram się każdego dnia go przeczytać, żeby się go nauczyć na pamięć w całości. Podnieście bramy wierzchy wasze, podnieście się bramy prastare, aby wyszedł król chwały. I w tej książce bardzo fajnie, plastycznie jest opisane właśnie, że to jest opis powrotu Jezusa do nieba po zwycięstwie tutaj na ziemi. Ale tak sobie pomyślałem, że te bramy, te podnoszenie tych bram, to otwieranie, to de facto w sumie każdego dnia w naszym życiu się musi dokonać. To my też otwieramy albo nie bramy naszego życia dla Pana Jezusa, żeby wszedł Król Chwały. To my każdego dnia decydujemy, czy chcemy, żeby ten Król Chwały był obecny w naszym życiu, czy też nie. To są nasze osobiste decyzje, nasze wybory, a jak Psalm 24 mówi, Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Czyli my też. Ale Bóg każdemu człowiekowi dał wolny wybór, bo miłości nie można wymusić. Miłość tak ma, że woli cierpieć, niż kogoś zmuszać do odwzajemnienia jej. Dlatego nasza relacja z Bogiem, z którym warto mieć te relacje, jak najgłębsze relacje, osobiste relacje, które powodują niesamowite rzeczy w życiu człowieka. Myślę, że każdy z was mógłby tutaj stanąć i podzielić się świadectwem swojego życia, co Bóg zrobił w jego życiu dotychczas. Szczególnie to adresuję do młodych ludzi, że warto zaprzyjaźnić się z Panem Jezusem. Warto czytać Jego Słowo. Warto się powoływać na Jego obietnice i próbować Boga po prostu, Jego działania. Próbować, doświadczać. Bóg jest niesamowity w swoim działaniu. Chociaż czasami prowadzi nas też różnymi ciemnymi dolinami doświadczeń. Tak dopuszcza, że idziemy jakimiś dolinami, bo widocznie może nam one są do czegoś potrzebne. Ja teraz mam od paru miesięcy takie doświadczenie w pracy, że właśnie idę taką swoją ciemną doliną, ale światełko jeszcze tam świeci. Jeszcze nie zgasło. I myślę, że każdy z nas, może jakieś ciężkie choroby, jakieś doświadczenia i też widzimy, że to światełko w tym naszej ciemnej dolinie jeszcze nie zgasło, że Pan Jezus z nami jest, pomimo tego, że jest ciężko, że jest źle, że różne przechodzimy doświadczenia, to widzimy ten cud za cudem i łaskę za łaską. I to jest ważne, żeby doświadczać, żeby zauważać i żeby dziękować, że Bóg z nami jest, że Bóg działa i my to doceniamy. Bo tak jak my robimy coś dla naszych dzieci i przysłowiowe serce dajemy, tak, żeby nie powiedzieć, że sobie żyły. A tu nawet dziękuję nie ma. Nie, no myślę, że tak nie jest, ale Bóg też jest ojcem i też oczekuje, jak na nasze siostry z Ukrainy mówią, bolsze jest pasiba. Bardzo dziękuję. Ja jak im chcę tak podziękować za to, co robią, pomagają, to tak czasami mówię, że bolsze jest pasiba. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale staram się.
I tak może na bazie tych sióstr zaprzyjaźniliśmy się, już bardzo dużo doświadczeń Bóg nam dał, tak nas jakoś poukładał. Mój tato w sumie pochodził z terenów takich przygranicznych, jak to się mówi, na tych kresach byłych naszych. I taka jakaś w sercu mam sympatię. Wiemy, że wszędzie są różni ludzie. Różni ludzie są i w Polsce, różni ludzie są na Ukrainie, wszędzie są różni ludzie. Ale szczególnie myślę, że w Kościele, w tym chrześcijańskiej społeczności ludu oczekującego na powrót Pana Jezusa Chrystusa, to powinniśmy mieć takie dobre, przyjazne relacje. To chyba jest takim czymś oczywistym, to co mówię. Nawet jeżeli sobie za bardzo jakoś nie pasujemy, bo coś nam... To jest ten, który może nam to poukładać. A jeżeli pozwolimy mu to poukładać, to naprawdę wspaniałe rzeczy się dzieją. I w tych naszych relacjach, które nie zawsze może są takie proste, łatwe, oczywiste. I z naszymi dziećmi też. A ich z nami. Także miłość tak ma, że woli cierpieć, szanując nasz wybór, niż nas do czegoś zmuszać. Ale dobrze jest z pomocą Pana Jezusa wybierać to, co mądre i dobre każdego dnia, żebyśmy mądrze przeżyli to, co nam jeszcze zostało. Żebyśmy to przeżyli w takim pokoju i harmonii z Bogiem. Bo Bóg jest Bogiem pokoju. Bóg jest Bogiem harmonii. Ten cały wszechświat funkcjonuje w harmonii, tylko Ziemia jest jeszcze póki co niestety w dysharmonii. Jak to ktoś powiedział, że największe dopasowanie we wszechświecie to jest Bóg i człowiek. Bo my się rodzimy z wrogością do Boga, mamy to zapisane w DNA, które Ellen White pisze. My to mamy zakodowaną wrogość do Boga i Bóg to musi zmienić, znaczy chce to zmienić. Musi nas po prostu zmienić. Nasze myślenie, nasze pragnienia, nasze charaktery, praktycznie wszystko. Wszystko do wymiany. Nawet nowe ciała dostaniemy, też do wymiany. Bo te nasze to dzisiaj mamy, jutro możemy czegoś nie mieć. Jak Bóg działa? Bóg działa tak, że jak modlimy się za sobą, walczymy o siebie nawzajem, staramy się z Bogiem mieć społeczność, to działa tak, jak posłał swoich aniołów do Sodomy, żeby wzięli za ręce na siłę i wyprowadzili Lota z rodziną, bo już tak tam się zaosiedlili, tak tam zaaklimatyzowali, że tak wyrażę, że trudno im było stamtąd po prostu wyjść. I musieli ich aniołowie na siłę wyprowadzać z Sodomy. I to jest taka refleksja dla każdego z nas. Czy myśmy już tak przylgnęli do tego życia i ten świat jest dla nas takim miejscem, że już my niczego więcej nie chcemy, że tak powiem, że już my swój raj mamy tutaj, więc po co nas wyprowadzać gdzieś do jakiegoś nie wiadomo miejsca. To jest taka refleksja dla każdego z nas. Czy my kochamy ten świat i to, co tu i teraz nam w zupełności wystarczy i w sumie po co ten Bóg nam? Czy chcemy czegoś więcej, czegoś lepszego dla siebie, dla naszych rodzin? Moim marzeniem jest iść przez łąki, przez lasy nowej ziemi, trzymając się za ręce z moimi bliskimi, moimi rodzicami, dziećmi. W sumie mam jedną córkę i jednego przysywanego syna, to dziećmi. Iść tak przez te łąki, przez te lasy nowej ziemi. I tam już rakiety nie będą latać, ani żadne bomby nie będą spadać nikomu na głowę. Tam będzie spokój, harmonia, cisza i radość. Tam, kiedy znajdziemy się w Nowej Jerozolimie, to te wszystkie dary, talenty, tak jak Grażyna nam dzisiaj zagrała, tak? Czy Walentyna potrafi pięknie zaśpiewać, może ktoś coś jeszcze? Tam te wszystkie talenty, jak Ellen White w Wielkim Boju pisze, będą rozwinięte. To eksploduje po prostu. Tam nie będzie żadnych ograniczeń, ani intelektualnych, ani finansowych, żadnych. Tam będziemy się mogli wreszcie rozwinąć i wreszcie normalnie będziemy mogli żyć. Bo to życie tutaj nie jest normalne. I znowu mógłbym się odwołać do Ukrainy, ale myślę, że wiemy, że to życie na tej ziemi nie jest normalne. I jak się tak trochę porozglądamy, to nie będziemy się egoistycznie skupiać na nas, na sobie, na tym, co tu i teraz, bo my tego jeszcze nie mamy i tamtego nie mamy, a sąsiad to ma, a jesteś tego warta, a coś tam, a w sumie sprowadza się to do tego, że tak się tym zajmiesz, że nie będziesz miał czasu na to, co najważniejsze. I jak światełko zgaśnie, to się może okazać,
żeś się rozminął z celem. Po co my tu żyjemy? Czego my tu chcemy? Po co Bóg nam dał życie? Każdy sam z nas musi sobie na to odpowiedzieć. Ale pamiętajmy, że Pan, który jest dobry, nie wkroczył w dialog Ewy z diabłem, z wężem. Pozwolił jej wybrać. Pamiętajmy o tym, że kiedy Adam wyciągnął po ten owoc rękę, żeby przyjąć go od Ewy, to Bóg, który jest dżentelmenem, nie chwycił go za rękę. Pamiętajmy o tym młodzieńcu, bogatym młodzieńcu, który gdy usłyszał od Jezusa, że Jezus by chciał bardzo, żeby został jego uczniem, stwierdził, że to, co tu i teraz jest dla niego ważniejsze i bardziej wartościowe niż to, co mu Jezus oferuje. Jezus za nim nie pobiegł. Bóg pozwala nam wybrać. To my decydujemy każdego dnia, czy chcemy z tym Bogiem iść przez życie i tak jak Enoch wejść do wieczności i być z tym Bogiem na zawsze, czy dla nas ważniejsze są godziny przed telewizorem przy kolejnym serialu, czy jakieś różne inne rzeczy na internetach, czy nie wiem jakie tam jeszcze. I koniec końców to my nie mamy czasu na Boga. Myślę, że macie swoje doświadczenie, jak wygląda dzień, kiedy zaczynamy go z Bogiem i idziemy przez ten dzień z tym dobrym Bogiem, a jak wygląda dzień, kiedy tak wystartujemy, że nawet nie mamy czasu do Boga westchnąć. Jak taki dzień wygląda potem? A jest ktoś, kto się bardzo stara, żeby nasze życie było tak zajęte, tak zaabsorbowane różnymi sprawami doczesnymi, żebyśmy nie mieli ani czasu, ani ochoty na Boga, na Jego społeczność, na to z Nim, na to, co Jego. A Bóg powiedział, zajmij się moimi sprawami, a ja Ci Twoje sprawy pomogę poukładać. I to działa. I to jest ten cud za cudem i łaska za łaską. Kiedy widzimy swoją zupełną bezradność, pewne rzeczy, których nie jesteśmy absolutnie w stanie przeskoczyć, ale to się dzieje. Jeżeli dzisiaj nie będziemy mieli takich doświadczeń z Bogiem, kiedy będziemy potrafili zamknąć oczy, powiedzieć amen, wchodzę i idę, to kiedy się tego chcemy nauczyć? Kiedy będą te doświadczenia, które pozwolą nam w pełni zaufać Bogu? Kiedy? Jeżeli nie teraz. Ellen White napisała w książce Wydarzenie czasów końca na stronie 198 takie słowa. Jezus nie zmieni charakterów ludzi przy swoim przyjściu. Dzieło przekształcenia musi być dokonane teraz. Nasze codzienne życie decyduje o naszym przeznaczeniu. Nasze codzienne życie decyduje o naszym przeznaczeniu. To my. Każdy z nas, ty, ja, nasze dzieci, nasi bliscy, to my codziennie wybieramy w naszych myślach, w naszych słowach i w naszych czynach. To my wybieramy ku dobru albo ku złu. I choć wpływają na to różne okoliczności, ludzie, nawyki, to jednak ostatecznie to my decydujemy, my wybieramy, i my ponosimy tego konsekwencje. A mało tego, jeszcze ci, którzy mogliby być zbawieni dzięki temu, że Bóg nas użył, wykorzystał, jeśli Bogu do tego nie pozwolimy, to też może być różnie. To jest napisane, że możemy być winni krwi. To są takie bardzo mocne słowa. I bardzo trudne i skomplikowane. Widzimy, że w tym świecie jest coraz gorzej. Z wielu stron i na wiele sposobów i przez różnych ludzi, którzy mają bliskie relacje z Bogiem, Duch Święty przemawia do nas, że to się szybkimi krokami kończy.
Nawet ludzie, jak my to mówimy ze świata czy spoza kościoła, nie chrześcijanie może, nie wiem, w każdym bądź razie ludzie nieadwentyści, o może będzie prościej, mówią do adwentystów, że Jezus powraca. A adwentyści czasami wielkie ręce, oczy robią. Jak to? Pobudka. Czy to nie jest tragiczne, że ludzie ze świata mówią ludziom, którzy powinni mówić o tym, że Jezus powraca, to oni nam mówią, że Jezus powraca? Oni nas budzą, Duch Święty nas budzi przez nich, jeśli tak jest to. Nie śpimy duchowo laodycejskim snem śmierci, żeby nas ten dzień jak potrzask nie zaskoczył. Walczmy o zbawienie naszych bliskich, naszych znajomych, sąsiadów, przyjaciół i kogo się tylko da, bo ratując innych, ratujemy samych siebie. Latorość, która nie przynosi owocu, jest w końcu odcinana. A ja może powiem inaczej. Latorość, która nie przynosi owocu, usycha i sama odpada. Już jej nawet nie trzeba odciąć. Nie bądźmy takimi. Pozwólmy się Bogu używać. Wołajmy do Boga o Jego prowadzenie, Jego Ducha Świętego, póki jest jeszcze dzień, póki jest jeszcze dogodny czas, bo tak nie będzie zawsze. Znamy te teksty, gdzie Ellen White napisała, że jeśli praca, której nie wykonamy w dogodnym czasie, będziemy musieli wykonać ją w czasie straszliwych prześladowań. I albo ta kobieta to pisała pod natchnieniem Ducha Świętego, albo nie. A jeżeli pisała pod natchnieniem Ducha Świętego i myśmy uwierzyli w to, to co my z tym robimy? Myślimy, że jak się, jak to ktoś mówi, ten walec już rozpędzi, tak? To wtedy skrzydła nam wyrosną i będziemy ewangelizować. Oliwa Ducha Świętego, czy olej, jak kto woli, teraz jest czas, żeby gromadzić. Jak ją gromadzić? Jak brat Jacek ostatnio właśnie na tym spotkaniu o tych małych grupach powiedział, teraz jest czas, kiedy Bóg ratuje adwentystów. Teraz jest czas, kiedy Bóg ratuje adwentystów. I to mówił człowiek, który żyje sprawami Bożymi. A z różnych stron docierają sygnały, że to wszystko szybkimi krokami zmierza do końca. Dlatego, kochani, kończąc optymistycznie, trzymajmy się Pana Jezusa, bo On jest naszą jedyną opoką i nadzieją. Jak nam Pan Jezus nie pomoże, to nikt nam nie pomoże. Amen.